10 gier, które zarobiły najwięcej w 2018 roku zaznaczam, że mówimy tylko o grach płatnych Counter-Strike Global Offensive wieloosobowa strzelanka pierwszoosobowa jest to czwarta gra z serii Counter-Strike wydana we wrześniu 2014 roku. W grze do walki stają dwie drużyny terroryści oraz antyterroryści. Zadaniem każdej z nich jest eliminacja drużyny przeciwnej lub wykonanie określonego zadania. W przypadku terrorystów jest to podłożenie bomby lub obrona zakładników, zaś w przypadku antyterrorystów ochrona strefy detonacji przed podłożeniem bomby lub uratowanie zakładników. W grze występuje siedem różnych trybów, z których każdy ma odrębne cechy charakterystyczne. Gra została dość pozytywnie odebrana przez krytyków. Chwalono ją za całą kształt rozgrywki, wierność jej odwzorowania w stosunku do poprzednich części serii. Krytykowano niektóre z początkowych funkcji gry. Wersje konsolowe otrzymały pozytywne opinie, a recenzenci uważali, że istnieją wyraźne różnice między wersjami konsolowymi a wersją PC. W czerwcu 2018 roku do testowania offline w wersji beta udostępniono nowy interfejs użytkownika o nazwie Panorama. Po zakończeniu testów i optymalizacji w sierpniu 2018 roku Panorama stała się domyślnym interfejsem gry. W sierpniu 2018 roku do testowania na serwerach Deathmatch oraz w trybie uproszczonym dodano nowy pistolet maszynowy. 7 grudnia 2018 roku do gry dodano tryb Battle Royale o nazwie Danger Zone. zaś osoby, które do dnia 6 grudnia 2018 roku zakupiły grę za nieco ponad 50 zł otrzymały odznakę lojalności. Bez wątpienia przyczyniło się to do sprzedaży w roku 2018, gdyż właśnie w tym roku gra zarobiła 414 milionów dolarów. FIFA 19 komputerowa gra sportowa podejmująca tematykę piłki nożnej stworzona przez studio EA Sports. Jest to 26. odsłona tej gry. Premiera gry odbyła się 28 września 2018 roku. Wersja demo gry została udostępniona 13 września. Ambasadorem gry został ponownie Cristiano Ronaldo, w Polsce zaś Kamil Glik. Po raz pierwszy w historii serii gry FIFA mamy możliwość rozegrania meczów w oprawie Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Superpucharu Europy. Wszystkie rozgrywki zostały zintegrowane z grą i są dostępne w szybkim meczu i trybie kariery, a także istnieje możliwość rozegrania własnego turnieju. FIFA 19 udostępnia nowy tryb Droga do Sławy, dostępny na konsole Xbox One, PlayStation 4 i komputery PC. Gracz po raz trzeci wciela się w postać Alexa Huntera, młodego piłkarza, próbującego zostawić swój ślad na boiskach Premier League czy Premier Division. Jest to ostatni sezon przygód Drogi do Sławy. Nie wiemy, kto to kupuje, ale no jej, EA... Podobnie jak Ubisoft, tak bardzo wali swoich klientów w tyłek, że szkoda o tym gadać, a ludzie na to pozwalają. No, nie potrafię tego zrozumieć. Wytłumaczcie mi, jak to jest, że FIFA kupuje się co roku, choć to jest tak naprawdę ta sama gra. FIFA zarobiła w 2018 roku 415 milionów dolarów. Overwatch, strzelanka pierwszoosobowa stworzona przez Blizzard Entertainment na platformy PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra została zaprezentowana podczas BlizzCon w 2014 roku. Premiera odbyła się 24 maja 2016 roku. Overwatch skupia się na walce dwóch sześcioosobowych drużyn, podobnie jak w grach multiplayer online Battle Arena. Gracz wybiera jedną postać z 29 bohaterów. Jednakże ich liczba jest cały czas aktualizowana, także nie wiem ile jest teraz. Bohaterowie są podzieloni na trzy klasy. Na bohaterów natarcia z dużymi Obrażeniami lub kontrolujące pole bitwy przy pomocy pułapek wieżyczek, postacie wspierające drużynę, leczące sojuszników lub dające im bonusy, oraz na tak tzw. tanków. Overwatch został osadzony w niedalekiej przyszłości kilka lat po kryzysie omnicznym, w którym zbuntowana sztuczna inteligencja chciała zniszczyć rasę ludzką, aby zakończyć konflikt, Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła grupę Overwatch, która łączyła najzdolniejszych ludzi z całego świata. Overwatch ma na swoim koncie 420. 6 milionów dolarów w 2018 roku. Monster Hunter World Monster Hunter World jest następną odsłoną święcącej triumfy popularności cyklu gier RPG akcji, na którym pieczę sprawuje firma Capcom. Produkcja pojawiła się początkowo tylko na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Premiera pecetowej edycji nastąpiła jakiś czas później. Jako ciekawostkę można też dodać, że jest to pierwsza gra z serii, która zadebiutowała jednocześnie w Japonii i na zachodnich rynkach. W 2018 roku gdzie udało się zarobić 460 58 milionów dolarów. Call of Duty: World War 2 jest to komputerowa gra akcji z serii Call of Duty, wyprodukowana przez amerykańskie studio. Gra została wydana 3 listopada 2017 roku na platformy PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Call of Duty zostało osadzone w realiach II wojny światowej. Pierwsza dewizja piechoty uczestniczy m.in. w lądowaniu w Normandii, ofensywie w Ardenach oraz wyzwoleniu Paryża. Gra ukazuje relacje poszczególnych członków dewizji oraz współpracę z innymi jednostkami walczącymi z niemieckimi wojskami. Call of Duty w 2018 roku wyciągnęło 536 milionów dolarów. GTA 5 komputerowa gra akcji należąca do serii Grand Theft Auto. Została wydana na konsole PlayStation 3 i Xbox 360 17 września 2013 roku przez przedsiębiorstwo Rockstar Games. Akcja gry została umiejscowiona we fikcyjnym świecie Los Santos oraz w terenach pozamiejskich, wzorowanych oczywiście na Kalifornii. GTA V cieszy się wysoką popularnością na świecie wśród graczy wszystkich platform z rekordową sprzedażą na konsole 7 generacji ze względu na wysoką jakość graficzną, grywalność oraz możliwości podczas swobodnej rozgrywki poza fabułą. Gra Trafiła także do Księgi Rekordów Guinnessa w siedmiu kategoriach, z czego sześć dotyczy jej sprzedaży. Produkcja Rockstar Games została ogłoszona Grą Roku przez wiele portali i zdobyła nagrodę Golden Joystick w kategorii Gra Roku w 2013 roku. Koszty produkcji oraz marketingu GTA V wyniosły 265 milionów dolarów, co czyni z niej grę o najwyższym budżecie w historii. Gra w 2018 roku zarobiła 593 miliony dolarów. Call of Duty Black Ops, gra komputerowa z gatunku First Person Shooter, sadzona w realiach Zimnej Wojny, wyprodukowana przez Treyarch i wydana przez Activision. Gra ukazała się 9 listopada 2010 roku. Jest to siódma część serii Girl Call of Duty. Lata 60. XX wieku, czas zimnej wojny, Związek Radziecki USA stoją na krawędzi konfliktu atomowego. Radziecki generał jest w posiadaniu zabójczego gazu, który wykradł nazistom pod koniec II wojny światowej. Ma zamiar rozpylić zabójczą toksynę nad Ameryką. CIA otrzymuje zadanie z góry, aby zażegnać zagrożenie, dlatego postanawia aresztować kapitana. Aleksa Masona, który według śledczych jest w posiadaniu informacji na temat pewnego ciągu cyfr, który ma wpływ na działania wroga. Z powodu tego, iż Mason został poddany praniu mózgu, opowiada agentom ostatnie 7 lat życia. Gra została ocenzurowana w Niemczech oraz Japonii ze względu na dużą brutalność. Mimo to w samym 2018 roku wyciągnęła 689 milionów dolarów. Red Dead Redemption 2 Przygodowa gra akcji jest scadzona w realiach Dzikiego Zachodu stworzona przez Rockstar Games. Gra została wydana na platformy Xbox One oraz PlayStation 4 26 października 2018 roku i jest kontynuacją serii Red Dead. Gra stanowi prequel poprzednich dwóch odsłon. Redaktor magazynu Forbes uznał, że Red Dead Redemption 2 może być jedną z lepiej sprzedających się produkcji tego roku, a inni wydawcy mogą na tym stracić. Akcja gry toczy się w fikcyjnym otwartym świecie wzorowanym na dzikim zachodzie. Gra steruje postacią Artura Morgana, członka gangu z perspektywy trzeciej osoby. Postać może walczyć używając takich broni jak rewolwery, strzelby, łuki czy broń biała. W wywiadach twórcy przyznali, że w grze nie pojawi się tryb Battle Royale. Gra w zaledwie dwa miesiące 2018 roku zarobiła 732 miliony dolarów. FIFA 18, komputerowa gra sportowa podejmująca tematykę piłki nożnej stworzona przez studio EA Games Sports. Jest to 25. część piłkarskiej serii FIFA. Gra została wydana 29 września 2017 roku. 21 lipca 2017 roku ogłoszono, że na okładce gry znajdzie się Cristiano Ronaldo. 17 września 2017 roku podano, że polskim ambasadorem gry FIFA 18 został Kamil Glik. FIFA 18 udostępnia nowy tryb Droga do Sławy, dostępny na konsole Xbox One, PlayStation i komputery PC. Gracz po raz drugi wciela się w postać Alexa Huntera, młodego piłkarza próbującego zostawić swój ślad na boiskach Premier League i La Liga Santander. Jeśli ktoś ukończył oryginalną historię, to gracze rozpoczynają FIFA 18 w tym samym klubie ze zawodnikami i wyróżnieniami. Dane na temat wygranej klubu w Premier League czy zwycięstwa w Pucharze Anglii również są przenoszone. Jeśli zaś rozpoczynają grę od nowa, zobaczą montaż najważniejszych punktów fabularnych, a następnie Będą mogli wybrać dowolną z obecnych angielskich drużyn Premier League. Podczas gdy FIFA 17 zablokowała huntera w angielskiej Premier League i Championship, gracze FIFA 18 mogą teraz uczestniczyć w nowych lokalizacjach, takich jak Brazylia i Stany Zjednoczone. Gra zarobiła w 2018 roku 830 milionów dolarów. Player PlayerUnknown's Battlegrounds Wieloosobowa gra komputerowa z gatunku Battle Royale stworzona przez studio PUBG Corporation Część koreańskiego studia Blue Bluehole Gra została wydana we wczesnym dostępie na PC w marcu 2017 Roku. Premiera gry na Xbox One Odbyła się 12 grudnia 2017 roku, natomiast 21 Grudnia tego samego roku Została wydana w wersji 1.0 na komputery Osobiste. Gra należy do gatunku Battle Royale. Jednocześnie na Serwerze można grać maksymalnie w 100 osób. Na początku rozgrywki postać gracza wskakuje ze spadochronem z samolotu. Po wylądowaniu, gracz próbuje znaleźć ekwipunek ukryty w losowych miejscach na mapie, który może być pomocny w przetrwaniu. Głównym zadaniem gracza jest wyeliminowanie innych graczy oraz unikanie kontaktu z otaczającą obszar rozgrywki. Zabójczą barierą, która nieustannie się zmniejsza i ogranicza teren działań dla graczy. Mecz wygrywa gracz, którego postać, jako jedyna na mapie, pozostanie żywa. W grze występuje też możliwość rozgrywki rozgrywki drużynowej gra wyciągnęła aż miliard 35 milionów dolarów.